Wiem, że poszłam na imprezę tutaj do tych ludzi. A właśnie, miałam się nauczyć rozbierać i z kimś chyba zaprzyjaźnić. Ta, widać, że ta pani to już chyba za dużo ekstazy wzięła, ta tutaj, patrzcie na nią. Ona się bawi zbyt dobrze. To może ja pójdę wyspać postać, ogarnąć ją jakąś, jakoś i sobie dowiemy się, czego miałam dokonać. Przecież nie, ja nie tutaj. Ja do Piołun Tower, proszę mnie do Piołun Tower zabrać. Ja już nie mieszkam w Biedowie. No i Łuciupek, no ja wiem o tym, że to jest podstawowa czynność życiowa, natomiast z jakiegoś powodu moja postać nie potrafiła tego robić. Żadne Piołun Tower. Ja mieszkam w Piołun Tower. Z Piołuna robi się z Piołunu. Tak, z Piołunu robi się najlepsze nalewki. Polecam. Pijcie dużo. Nielegalne w Polsce. Siema, Mary, okej. Dobrze ci widzieć. Kiedyś to moje plakaty będą tam wisieć. Zobaczycie. Matko, znowu ten szczający kot. Ja mogę spać w swoim złotym łóżku, które śmierdzi z jakiegoś niezrozumiałego powodu. Do spania, młotka. To mogłam jakiegoś pachoła zatrudnić od posprzątania mi w chacie. Siema, Inoku! Dobrze ci widzieć. Inkoku, przepraszam. Ten kot wiecznie szcza. Nie wiem, po co w ogóle jest w tej grze. Okej, teraz muszę tylko pooglądać trochę telewizji. Czy tam jest przełącz na realność? Tak, oglądamy realność, słuchajcie. Ale popatrz, tu nawet w podstawie były zwierzaki. Były. Co prawda były wkurzające i lepiej jakby ich nie było, ale... I co, tak stanęła w drzwiach i będzie, no dobra. Aha, ogląda to. Tak, ogląda, okej. Okay. Oglądaj szybciej. Pranie mózgu odbyte. Teraz trochę podensuję. Ekstazy wzięte? Wzięte. Realność w sensie życie w Polsce, tak. I to wszystko z perspektywy, słuchajcie, klocucha. W ogóle określenie realność brzmi jak wyjęte od klocucha prosto. Uwaga! Idę się kąpać w śmierdzącej wannie. Z muchami? W całym domu mam muchy. Tam łysy koleś dalej, kurde, umiera. Przerosły go dwa krzesła. Także... Pamiętajcie, jeżeli wpadacie do kogoś na domówkę, uważajcie, żeby nie zaciąć się do końca życia o dwa krzesła. Zwłaszcza jeżeli są to krzesła z kostnicy, bo to mogą być ostatnie wasze krzesła w życiu. Siema, Tobi, dobrze cię widzieć. Naprawdę potrzebuję jakiegoś pachoła od sprzątania. Mieliśmy sprawdzić cele. To już idziesz do więzienia? Jeszcze nie, ale wszystko przede mną. Dobra, mam się gdzieś zaprzyjaźnić, żeby dostać się do apartamentu Dariusa, albo iść na aleję paliw. Okej. Okay. Na błękitnej plaży mnie nie było, tu już byłam. Na moście mnie nie było. W parku odjazd byłam, tutaj mieszkam. Neonowy mur, stamtąd przyszłam. Tylko nie pamiętam, po co ja byłam na tym neonowym murze. Okej. Okay. Złote wzgórza, tu pracuję, jestem najlepszą modelką. To jest moje ex-mieszkanie, w kuźni byłam, czyli pasuje się znaleźć w tym momencie na błękitnej plaży albo na moście. Twoje zdrówko, Tobix, również. Będzie lanie na gołą dupę, ale ja już, wiesz, ja już się poddaję.
Czy zmieniłam telefon? Nie, nie zmieniłam telefonu, dalej mam ten taki, tak dziwnie działa, ale mogę na nim odebrać telefon, mogę na nim wysłać SMS-a, więc jest do przyjęcia. Twoje zdrówko, możnowładca, dobrze cię widzieć. O, Gretlesek jest. I D-Happy, ty to w ogóle kopę lat. Dobrze, w takim razie zobaczę, jakie mam cele. A, w neonowej. Okej, to zrobiłam. Odblokuj interakcję neonowego muru, w której nauczy cię profesor Szczyżuja. Dobrze. Wymuś od kogoś forsę, dla Iwo jakiegoś tam. To nawet nie wiem, jak to zrobić. Zmień styl lupa di lupa dla Balbiny. Okej. Kojarzę, że ktoś taki był i ja go miałam gdzieś zaciągnąć i mu kazać się przebrać. No dobra, to tylko muszę wymusić od pana Szczyżuji jakieś rzeczy. A co mamy w Złotych Wzgórzach? No w Złotych Wzgórzach to tylko dać tu komuś mega całusa dla Tabu. Chyba tej takiej pięknej Dziuni miałam dać mega całusa, ale patrzcie, prawie Złote Wzgórza skończyłam. Jestem najlepsza w tę grę. Twoje zdrówko to Bix. Będziemy cię topić w Sea of Thieves. Dobra, to teraz tak. Idę na neonowy mur, nauczyć się rzeczy od pana Szczyżuji. Czy coś potrzebuję tutaj? Nie, ja sobie sushi zjem. Teraz jestem taka najlepsza we wszystko, więc mogę jeść na mieście. Młotka, myj się szybciej. O nie, utopię się w wannie, bo kot. A jednak nie. Oj, poszły hapsz. Bardzo ładnie. Proszę robić karę. Dobrze, Tobi. Będzie lanie na gołą dupę. Sandy będzie kamerować, a potem wrzucimy to na Pornhuba i będziemy zarabiać pieniądze. Siema Martucha, dobrze cię widzieć. O, z pieczu zmontuję. Z pieczu, jak ty to zmontujesz, jak ty nawet nie będziesz chciał na to patrzeć? A może właśnie chcę? Z zamkniętymi oczami będzie montował, dobra. Teraz tak, ja tutaj sobie idę zjeść sushi. Ci dalej mają imprezę, w porządku. Gdzie jest moje sushi? O, jest. Ej, śmierdzące! Tam została ostatnia porcja. Sushi. Jak je pozmywaj? No nie wierzę, przyszłam wyżreć. No ale ja przyszłam wyżreć, a nie robić. Jaki syf. Ja pierniczę i to na mnie będzie, że to jest taki syf. Patrzcie, rybki podobne jak w Simsach 1. Mogę z nimi coś zrobić? Przerobić na sushi? O, nie, mogę tylko się poprzyglądać. No dobra, to tutaj jeszcze posprzątam w takim razie. Ja mam wrażenie, że na tej neonowej dzielnicy to ta gra ledwo wyrabia. Bo co chwilę się przycina. Zdrówko Tobi, siema Jelonku, dobrze ci widzieć. Smacznego czasku! O, tamten koleś też się ogarnął, posprzątał, bardzo ładnie. Dobra, to teraz kibelek. Mogłam w domu skorzystać, mam taki złoty najlepszy. Czyli rozumiem, że tutaj jak idziesz jeść na mieście, to musisz posprzątać całą knajpę, narobić żarcia dla wszystkich i wtedy ewentualnie możesz zjeść porcję. Mniej więcej tak to wygląda w tym momencie, dlatego że ja tutaj pracuję. Więc jak zacznę robić żarcie, to wszyscy mi powiedzą, aha, robisz w brudnej knajpie, a to miejsce twojej pracy i będzie, wiesz, smuteczek. Także robię sushi. Weź robotę. Mistrz sushi będzie na złote kible. Ta dyżurna. Ja już wszystko wiem o sushi. Klienci są wygłodzeni, zjedzą nas żywcem, jeśli nie zrobisz dość sushi. Brzmi jak świetna zabawa.
jedzenie ludzi żywcem. Dodatkowa atrakcja, nie wiem, czemu ona się tym martwi. Z bycia gwiazdą do robienia duszy, to za upadek. Prawda? Ale ja jeszcze się odbiję, jeszcze się odkuję, zobaczycie. Poza tym to nie jest tak, że ja robię tylko sushi, tylko to jest stream zrobienia sushi i ja na tym milion hajsów zarabiam. Pasuje wam kiedyś zrobić streama zrobienia sushi. Ale to jak już będę, słuchajcie, super bogata, będę miała super dużą kuchnię, taką, którą będę mogła pokazać na Twitchu. Wtedy razem zrobimy kepsa serową, sushi, jeżeli będziecie chcieli. Chociaż zaraz, znaczy znając życie, zaraz pojawi się milion mistrzów sushi, którzy mi powiedzą: Młotka, źle robisz sushi. Dobra, bar sushi pełny, teraz trzeba z kimś pogadać. Chodź, Dziunia, pogadam z tobą. Rozmawiaj, ploteczki. A tobie zrobimy... O, to jest ten, którego mam przebrać. Jemu zrobię pląsy. A tego gościa wezmę, pójdę i umyję, bo tam z nim coś było, że jego trzeba myć. Nie wiem, dlaczego mam myć jakiegoś kolesia w barze sushi, ale tak jest. Umywalka, umyj ręce. Nawet nie musiałam go umyć, patrzcie. Dobra, i teraz mogę z powrotem się przełączyć i zjeść sushi. Zaprzyjaźniłam się z kimś. Sushi, weź. Teraz zobaczymy, czy dobre zrobiłam. Będziemy też kręcić dupą przed obiektywem, słuchajcie, jak będę miała na to przestrzeń. Ale to wtedy będę musiała mieć naprawdę bardzo mocną podłogę, nie? Żeby się nie wbić do centrum ziemi. Siema, fasolka, dobrze ci widzieć. W centrum ziemi jest czarna dziura i w tym momencie wylecisz w alternatywnym wszechświecie. Brzmi jak przygoda. Będę mogła zrobić z tego streama? Będzie się dało wrócić do tego? Witam wszystkich. Kiedy wreszcie dzielnica Czerwonych Latarni wraca jako kurtyzana? Nie mam bladego pojęcia, bo nigdy nie skończyłam tej gry, ale mam nadzieję, że już niebawem. Swoją drogą, siema JK. I siema Black Day of Your Soul. Masz piękny nick. Bardzo mi się podoba. Taki mroczny. Black Day of Your Soul, zapewne zamiast dezodorantu używa nietoperza, nie? Wciera w pachę. O, rety, dobra. Idę jeszcze pochopsać tutaj. Co prawda to nie będzie tańczenie na róże, ale zawsze gra hazardowa. Najpierw milion pieniędzy wygram, znaczy tak, wygram w hazardzie, na pewno. A potem poskaczemy po tym. Słuchajcie, jak już będę miała jakąkolwiek przestrzeń w mieszkaniu i będę sobie tam, wiecie, pląsać i dansować na różnych matach i nie tylko, to ja będę skakać, a w Japonii tsunami, nie? Patrz, prekursor chce vloga z sypialni. To co, chcesz oglądać coś, cielenie łóżka, czy śpiącą młocie? Biorąc pod uwagę, że ja czasem gadam przez sen różne dziwne rzeczy, może być ciekawe. Pamiętaj, że na tych takich streamach ze spania ludzie bardzo dużo zarobili, bo tam były tam donate'y próbowali budzić tych, co zasnęli. To jest... Było coś takiego. Było coś takiego. I Twitch zabronił robić takich rzeczy, ale ShowUp nie zabronił i pewnie jakiś tam inny Your Fans Only, czy jak to się tam nazywa, więc wszystko przed nami. Niech lepiej nikt mnie toperzy nie dotyka, bo znowu pandemia wybuchnie. No tak. Ewentualnie, słuchajcie, to było tak, że on po prostu wytarł się tym nietoperzem, wypuścił nietoperza w świat, w Chinach zjedli i na ranie. Siema Malciu, dobrze ci widzieć. OnlyFans, super fajne, polecam. I want you back, założyłabym OnlyFans. Gdyby nie to, że chyba ludzie, którzy chcą tam obserwować kogoś w tym, na tym portalu, to muszą pieniądze zapłacić, a ja nie chcę brać od was pieniędzy za to, że mnie oglądacie. To by było słabe. O, proszę. Stream ze spania Mirona i donaty. Ale, a, no tak. I za donaty będziemy go szturchać patykiem. To jest dobry plan. Ale obawiam się, że to by, wiecie, byście zbankrutowali, bo on jest nieobudzalny, nie? Także...
To ja wiem. Też taki... truchnięcie patykiem czuję dopiero po trzeciej kawie. Dokładnie. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że to jest bardzo dobry pomysł, tylko wy byście zbankrutowali, ale moglibyśmy zrobić takiego ultimate donate'a, na przykład za tysiaka, i wtedy bym brała taką lodowatą wodę z takimi kostkami lodu i go oblewała, nie? Za tysiaka jestem gotowa to zrobić. To już było Ice Bucket Challenge. Ale tu będzie lepszy challenge, bo ty będziesz strzał i niekoniecznie musisz się na to godzić. Wystarczy, że ja cię za tysiaka wystawię. Ta postać przypomina mi Hailin z Bajki Witch. Nie oglądałam, ale możecie wkleić mema. Wisielcowa, oglądałabym, no no. Dobra, bo my zarobiliśmy hajsy, a my mamy z jakimś gościem się przyjaźnić. 13.13, to znak, że idę w dobrą stronę. To był chyba ten koleś, nie? Ten z czułkami. Tak? Rozmawiaj, zainteresowania. On wygląda jak Barbara Santana po przejściu struktur swojego ego, nie? Za kopułą nieba, wolność, te sprawy, on już osiągnął. Dziękuję, Malciu. A czy próbowałaś papierek w nosie albo w uchu? Jeszcze nie, ale słuchajcie, to możemy zrobić za 500, nie? Już handluje Mirona, Mironem. A co chodzi z papierkiem w uchu? Podejrzewam, że chodzi o to, że jak ty będziesz spał, to żebym ci papierek do nosa wkładała albo do ucha. I co to niby ma dać? Obudzić cię. Tak, teraz układamy celnik. A co będzie za 2000? No zważywszy na to, że za 1000 jest Ultimate Bucket Ice Bucket Challenge, to nie wiem, za dwa klocki, to nie wiem, co moglibyśmy zrobić. Byle nie wrzątkiem. Mirek się jeszcze może przydać wbrew pozorom, nie? To trzeba by coś tam, nie wiem. O, wuwuzela w ucho! O, macanie piórem po stopach 300. Polewanie zimną kawą. Dobry plan. Siema, Kate, z twoją drogą. Twój nowy przyjaciel, Szczerzuja, nauczył cię powitania. Szczerzuja stał się moim nowym przyjacielem. Chwila. To nie ma tak, że już się stał przyjacielem, bo ja mam romantyczne. Techno. Dawaj, techno. I on mnie nauczył jeszcze jakiegoś powitania. O, Verbi był psychologa i ona mu opowiadała o strukturach ego. No proszę. Barbara Santana teraz robi jako psycholog? No to wygląda. Ale powiedz, Verbi, za kopułą nieba była wolność, czy jeszcze nie? Muszę tylko powiedzieć, że tak, istnieje coś takiego jak struktury ego, więc Barbara Santana nie jest tak do końca trzepnięta. Tylko my po prostu nie jesteśmy w stanie ogarnąć jej geniuszu. O matko, za 2000 golenie pach lizakiem. Ej, szkoda lizaka, wosk będziemy robić. Paciula ma ciekawe fetysze. Może powinniście się poznać. Będziecie się wymieniać różnymi takimi. A teraz to nie w moim stylu, wiesz? Golenie pach lizakiem? Czemu? Dla mnie brzmi jak świetna zabawa. Ej, tam jakaś laska się na mnie... Co ona się na mnie pogniewała? Co za torba? Zepsuła mi moją reputację. Zrobię jej pojedynek. Tamci mnie obgadują, patrzcie. A to mędy. Trzeba ich skopać. Jezu, sandały! Ty chcesz mi traumę do końca życia zrobić? Proszę się! To ma być traumatyczne dla Mirona, nie dla mnie. Obejmij. Czyli co, teraz idziemy na most południa w takim razie, bo tutaj już więcej nic nie zrobimy. Jeszcze miałam kogoś tam mega pocałować.
pląsy jej zrobię i spadamy. Zdrowia. Siema, cudownico. Do dwa klocki ASMR na Mironie. Nie wiem, jak się robi ASMR na Mironie, ale mogłabym mu haps zrobić, nie? Za dwa klocki na śpiącym Mironie. Nie wiem, czy wiecie, co to jest haps. Nie wiem, jak to się nazywa w waszym języku, ale generalnie haps to jest to takie przyłożenie ust komuś do brzucha i zrobienie... Tak. Tak to się u nas nazywa. Czy ten sim powiedział Waneska? Jest to wielce prawdopodobne. Że tak powiem, legendy o Wadesce sięgają nawet tutaj, jak widać, tych urbsów. Katie, ale zdajesz sobie sprawę, że znajdziesz tutaj widzów, co by naprawdę za to zapłacili. Patrzę na długopisa. Ja nie wiem, czy długopis by zapłacił za to, że, nie wiem, wyrywałabym pensetą rzeczy z rowa Mirona. Mam nadzieję, żeby za to w życiu nie zapłacił. Natomiast jestem przekonana, że długopis jest gotowy zapłacić za jakieś trollowanie Mirona i to tak najlepiej 5 razy dziennie i jeszcze, żeby Miron mógł się po tym wypowiedzieć. Tak. Chociaż ja myślę, że długopis płaci tylko za mądre rzeczy, czyli za mnie. Rety, nazwałam się rzeczą. Dobra, mieliśmy iść na most południa. To ja tam. Tak, są różne upodobania. Siema, bydgo, dobrze cię widzieć. Dlaczego właściwie sprzedajemy Mirona? A dlaczego nie? Byście widzieli teraz jego minę. Siema, Marlenko. Marlenko, obejrzysz sobie live'ika w zapisie i też będzie dobrze. To jeszcze iWantYouBack coś proponował. O, za 5K słuchamy Bibera, dopóki Miro się nie obudzi. To on by specjalnie, słuchajcie, leżał z zamkniętymi oczami, żebyśmy cierpieli. To nie. Absolutnie odpada. Marleno, doceniam. Dostaliśmy kryształową cebulę, nie wiem za co, ale dostaliśmy. Za handlowanie Mironem. Dobra, to ja się teraz przebiorę. To wygląda trochę jak te doki w Bridgeport. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Bridgeport strójeczki. Zmień stylówę. Gorzej, jak się Miron wkurzy i on kiedyś nam zrobi streama z budzenia młodzi sztachetą. No, myślę, że byłby bardziej jakiś tam wyrafinowany. Za 10 tysięcy młocia skacze ze spadochronu. Prekursor, za 10 klocków to ja bym i bez spadochronu skoczyła. Raz to zrobiłaś przecież i wyginęły dinozaury. Racja, tak było. No widzisz, w Randelku wszystko się zgadza. Nie, ja nawet za 2K nie byłabym w stanie zagrać w Doki Doki, nie? To już jest ten poziom. Dobra. Za 2000 to mogę pokazać, jak się odinstalowuje Doki Doki. O! A! Patrz, jaki wok! Kapelusz! Noszę! Będę nosić. Czemu to jest taka muzyka z pornola? No, to jeszcze nie wiadomo, co tu będziesz robić. A, czyli jednak dzielnica Czerwonych Latarni, ktoś się tutaj doczekał. Mogę mieć afro, albo mogę mieć takie o. Doki Doki. Ja pierdzielę. Co jest gorsze? Doki Doki. Co to jest? Teraz mam prawdziwy dylemat. Czy kapelusz, czy to? To wygląda jak Peggy Bundy z Kryzysem Wieku Średniego. Tamta fryzura. To wygląda jak Peggy Bundy. Ta dzielnica ma trzy piękne fryzury. Nie wiem, którą wybrać. Kapelusz też mi się tak wydaje.
A jaka muzyka jest w pornolach? No taka właśnie, jak słyszysz. Tak, ul też jest piękny. Dobrze, to zostawimy kapelusz. Teraz trzeba do tego dobrać... Takie złote okulary, patrzcie na to. Ale będę super hot, super sexy. To a propos visual novelek, polecam ci Danganronpa. Żyjesz w szkole i rozwiązujesz zagadki morderstw. Spodoba ci się czarny charakter. A można zostać czarnym charakterem? Ja wezmę taką... Patrzcie, taki makijaż na taką dziunię. Tak nie widać. Ale jest taki... Tutaj na obrazku widać, że taka dziunia. Ja biorę dziunię. A i naprawdę jak gwiazda porno zaczyna wyglądać. Dobra, teraz ubranko. Ja chcę taką panterkę, jak ta laska ma. Ej, naprawdę to muza eksport? Ja nie wiem, kto robił tę grę. Jaka panterka! Patrzcie na to, siema empatyczna, dobrze ci widzieć. To jest brzydkie, a to? Łocie, panie, zeberka. Zeberka też ćwiczy do sobie, no ale wiecie, sercem zawsze w panterce, nie? O matko, nie wierzę. Co to jest? Ktoś zabił wielkiego ptaka z ulicy Sezamkowej i zrobił sobie z niego płaszczyk. Bierzemy to. No przecież sam seks, słuchajcie. Różowa! A nie, tylko bluzka pod spodem jest różowa. To takie, żeby nam do kapelusza pasowało. Dobra. To teraz to. O, wiemy, co młocie ogląda po godzinach. No wiadomo. Zdrowa jest. Ja pierdzielę, nie? Bez kitu. Bierzemy różowe rajty. Ja w ogóle żadnej dyskusji. Ja nic innego nie chcę. Ja pragnę różowych rajt. Mogę je pokolorować jeszcze. Uszeniwa usunę. Uszeniwa usunę. Te będą chyba takie bardziej Peggy Bundy. Dobra. Jakie buty. Normalnie domina. A to? Nach. A to? Peggy Bundy, bierzemy. Pięknie. Jeszcze na złoto je przykoloruję. Nie ma na złoto. No to weźmiemy, zostawimy ten kolor. Dobrze, biżuteria. Brak, z jakiegoś powodu tutaj jest preferowany. Tu też. Dziwne. A tu? Okej. Okay. Dziwne, ale niech będzie. A pasek? To dlatego nie możesz mieć biżuterii, żeby nie zahaczyć nigdzie w trakcie. Rozumiem. W sumie zgadza się. No i patrzcie, jaka jestem piękna. Białe porty, żeby dupsko wydawało się większe. Idealnie pasuje do tego miejsca. Teraz pytanie, co to jest za miejsce, że ja tak muszę wyglądać? Ona wygląda jak daleka kuzynka Michaela Jacksona. No tatuaż na klacie najpiękniejszy. Najlepszy wybrałam. Dałbym w prawo na Tinder. A w prawo to jest dobrze czy źle, bo nie wiem. Ja też. To czaty mówią. Nigdy nie skorzystałam z Tindera, więc nie wiem. Tak, chyba trafiliśmy do złej dzielnicy. Co tu w ogóle jest? Jest sklep. Dobra, to najpierw przetrzepiemy sklepik, słuchajcie. Kupuj. Mieliśmy zrobić u nas troldera. A, nie to kliknęłam z wrażenia.
No mieliśmy zrobić, no ale przecież mamy tyle rzeczy do zrobienia, że nas jest za mało, a pomysłów za dużo. A, w prawo to jest dobrze. Okej. Jak patrzę na te ćwieki, to współczuję przyszłym klientom. Ja jestem przekonana, że są tacy klienci, którzy byliby zachwyceni. A potem jak wracają do domu, to idą sobie zwalić widelcem. Potwierdzam. Młocia się jak szczura odwaliła i na jakieś wysypisko pojechała. No, słuchajcie. Patrzcie, tam już są moje zdjęcia. O matko, czyli będziemy tutaj kręcić filmy dla dorosłych, zważywszy jeszcze, patrzcie, tą pozę, nie? Przypadkiem tak dłoń przy ustach. W tym geście. Tam jakaś Dziunia w ogóle się jeszcze do mnie przygina. Kupuj. Zobaczymy, co tu dają. Szafę mogę kupić. Te jakieś rzeczy do ćwiczeń, ale to chyba mam je wszystkie. Miałam obchać telewizor, bo kupiłam sobie ze złota. Patrzcie, billboard z moją dupą wypiętą. Jeszcze masz za to płacić? To chcę! Moje kupię! Dywanik w panter... Biorę! A to jest zielony kot, tylko że... Nie, to takiego kitku nie chcemy, bo to smutne. Uuu, lodówka. Ale mam lepszą. Właściwie to mam tą. Ja, kuchenka. Głód. Najlepszą kuchenkę. Wygląda jak te strumny. Znaczy nie strumny, tylko z kostnicy. Siema, gadzinko. Dobrze cię widzieć. Latarnie, dotyk klasyki. Źle to brzmi. Okej, tutaj takie stoły to nie potrzebuję. Łóżka już mam. I to ze złota. Prysznic marmurowy. To mam z lepszymi statystykami. Ale lipa. Taki ładny, niby nic nie daje. Wanna też taka ładna, nic nie daje. Lipa. Aha, i tutaj już są takie rzeczy. No dobra. Tego nie potrzebujemy. Co tu się robi? Fajerwerki. I tutaj, a czemu te fajerwerki są do klikania, a te nie? Nie wiemy, zaraz obczajmy. Co tam się dzieje? Ej, ten koleś wygląda, jakby robił pizzę i zbierał haracz. Taki trochę jak ten z... Co tam się działo? Z tej gry coś tam Who's Your Neighbor, czy coś takiego. A, jest coś takiego. Jak to się nazywało? To co się podglądało sąsiada. No, no to popatrz, ma podobną mordę. Troszeczkę. Oni się macali, ja to przegapiłam. Ale z drugiej strony pan policjant jest. O, patrzcie, on mi mówi. Popatrz, popatrz, policjant, czyli jak nic. Puść sygnał. Markuj cios mu zrobię. Nie wiem czemu, ale zrobię. Siema, kawaderyna, dobrze cię widzieć. No, hello neighbor. Hello neighbor, o właśnie. Powitaj. Tak jakoś właśnie przyjazne? Pomasuj. Sesja zdjęciowa. Pokaż mi swój kiepski ryj, prosto do obiektywu. Uksimi, uksimi. Ja pierniczę. Okej, okay, tam się dzieje coś dziwnego. A co we wrednych mogę mu zrobić? Uderz, daj znak! Daj nam znak, fazmofobia. Z
jakiegoś powodu... Zachowania wrednego, taniec z ogniem. Jarek, dwa buty. Czekajcie, czekajcie, bo to w ogóle powite, przyjazne, wredne. Z jakiegoś powodu tutaj ludzie lubią, jak się jest dla nich wrednym. No świetne mają za... Jemu się podobało! Lubię tą dzielnicę! Wszyscy są tu lekko pojebani! Pasuje tutaj! To jeszcze popracuję. Weź robotę. Młodszy Piro. Czyli co tutaj się ładunki wybuchowe produkuje? Tak to wygląda troszeczkę. Wygrałam. Ha, najlepsza jestem. Czy potrzebujesz? Nie, ja już wszystko umiem. Chociaż nie, bo tam jest jakiś młotek. Dobra, to chcę. W sumie zastanawiam się, kiedy ta gra z totalnego fanu zmieniła się w coś tak sztywnego jak Sims 4. Kiedy Simsy zaczęły próbować być bardzo poprawne i łagodne, żeby trafić do jak najszerszej liczby ludzi i też do jak najmłodszych ludzi. I właśnie wtedy, bo nie przejdą już tego typu żarty. Już trójka zaczynała być bardzo ugrzeczniona. Dokładnie. Cześć, witamy w fabryce fajerwerki Ludwisia. Oj, nie przeczytałam. Najpierw musisz się nauczyć wyrabiać fajerwerki, okej. Potem musisz naprawiać maszynę podczas pracy, okej. Zdradzę ci pewną tajemnicę zawodową. Niewielki sabotaż przemysłowy nie zrobił jeszcze nikomu krzywdy. Chyba że tym, których nie lubimy. Dlatego od czasu do czasu rzuć kluczem nastawnym w stronę naszej łaskawej konkurencji. Kocham tę dzielnicę! Brzmi jak idealne miejsce dla mnie. Strego, pozę? Co to za przestoje w produkcji petard? Jakie przestoje? Ja tu super robię petardy. Teraz jeszcze będę musiała iść sabotować, ale najpierw chcę ogarnąć te rzeczy. Musisz sabotować maszyny konkurencji. Idę. To pewnie chwila. Jaki łysy bolek w ogóle, tutaj patrzcie na to. Co to za koleś? Patrzy na rękę i... czemu nie mam zegarka? Ktoś mu podwędził. Maszyna do petard. Sabotuj! Idealnie. Tutaj Moriarty mówi, że to nie Simsy, tylko polityka wydawnicza, ale zarówno EA Games jest wydawcą Simsów, jak i poniekąd twórcą, bo przecież wykupili Maxis i nie tylko. A przecież EA Games kiedyś wydawało te Simsy, które teraz widzimy, nie? Więc jakby bardzo chcieli, to by się dało. On jest moim szefem, ten koleś. Łysy z Brothers. To jest porno dzielnica. Aha, i ta laska w ogóle nie zwróciła uwagi, że właśnie napieprzam młotem w jej maszynę. To musi wyrobić 500% normy. Rozumiem. Spsiute! Aż zmieniło... O matko! Ona wygląda jak ty. Prawie. Prawie, tylko że jestem ładniejsza. Teraz muszę tutaj coś naprawić tym kluczem. Podpal. Ale to miałam nie swoje sabotować. Ale podpal brzmi super. Ten kolej w ogóle bije mi, brawo. Ej, ja myślałam, że podpalę wszystkie petardy, które zrobiłam. Matko, jak kręci dupą, jak chodzi. Lubię sernik, piękny. Ja też miałam taką nadzieję, w sumie. Uwaga, młotka rozpala rakietę. Poszło! To się nazywa duch rywalizacji. Konkurencja została na lodzie, no wiadomo. Nie, to już wiemy, że żeby tego nie robić. Rzuć robotę, napraw. O! Nie mogę naprawić, bo mi psujesz. Stary łysy z Brothers, daj mi pobawić się kluczem. Co ta laska tam? Spadła z
nieba. Bolało, jak spadłaś z nieba? Wykonaj petardę w takim razie. Chyba bolało, bo się pokłócili. Patrzcie, zanim ja tutaj zdążyłam ogarnąć, to tam naprawili. Chyba jednak wolę swoją starą pracę jako modelka. Jest mniej wymagająca. Łocie, panie, zepsułam. Ale łysa, łysa. Wiesz, no, jestem mistrzynią tej gry, to nie ma prawa mu się nie podobać, on jest tylko łysym z Brothers. Dobra, czy ja już mogę naprawić swoją maszynę? Napraw. Znowu nie będzie mogła naprawić, bo... Będą z ciebie ludzie, ja jestem gwiazdą, ty tak do mnie nie mów. Nie mogę wykonywać swoich obowiązków, bo jest tu za dużo ludzi. Wszyscy won! Wyjść stąd, zapraszam wypierdalać. No mi wyrydy. Obleję swoją pierwszą robotę tutaj. Dziunia, idź stąd! Pamela! Wredne! Tańcz z ogniem! A, patrzcie, chyba jednak się wzięła za naprawę. Ale ze mnie jest naprawiator. 450 za taką harówę? O matko, co tam się dzieje w tle? Jeden drugiego na... Zrobili sobie krzywdę, a mają uśmiechnięte buźki. Jakaś dzielnica masakrystów. No to wygląda. Twoja przyjaciółka Pamela Rehot nauczyła cię zachowania przyjaznego. Ona jest jakaś rąbnięta. Mogę iść na aleję paliw. Dobra. To ja bym chciała w takim razie z Pamelą jeszcze pogadać chwilę. Z jakiegoś powodu Pamela lubi być bita i tańczona. Wredne. Daj znak. Tam się panowie bawią kosteczkami. Czemu to niby ma być prawda? Nie mam bladego pojęcia, bo może ja pokazuję jej w języku migowym. Już niedługo zdechniesz, stara prókwo, czy coś. To jeszcze z Jarkiem pogadam. Fredne. To jeszcze rzucę mu kilka petard pod nogi, on to lubi z jakiegoś powodu. Poczekamy, aż policjant wyjdzie. Tańcz! No kurde, no podobało mu się. Pamela. To jeszcze jej porobimy. Nie ma to jak się zaprzyjaźnić z ludźmi, rzucając im petardy pod nogi. To jeszcze łysemu z Brothers. Wredne. Proszę bardzo. Zaczynam być zmęczona. Ja wiem, dlaczego on to lubi. Bo on przecież sprzedaje te petardy i ja muszę je u niego kupić, więc on się cieszy. Każda taka petarda to jest dla niego 5 zł. Przyjazne. Ludwik do garu. Na pieniądze. Nie wiem co, ale na pieniądze mu robię. Chyba powinnam za pieniądze. Może jakiś błąd w tłumaczeniu. Brawczoma?
Siema, Peter i Sirszu. Jakieś tam mikrożółte zwierzątka. Mikrożółte zwierzątka bardzo mi się podobają. To są lamki, popatrz. I one jak stają na nóżkach, to się wygrywa. A jak się przewracają, to się przegrywa. I na pewno są spiłowane. Bo przegrywam. No i przehulałam hajsy. Ale przynajmniej się ktoś tu ze mną zaprzyjaźnił. To mu jeszcze zrobię coś wrednego. Ludwik. Wredne. Nie mogę mu nic ten. To jeszcze raz petardy. Skuteczne dla wszystkich. Miałeś jakiś bonus reputacji. A to mogę zobaczyć zaraz. Młoteczka se poszła, bo ona jest smutna, zmęczona. Czekajcie, muszę się wyspać. Jakiś kibel odwiedzić, coś ten. O, tu są jakieś kible. Toaleta, skorzystaj. I teraz jeszcze się umyj. Tutaj zawsze gdzieś jakieś łóżko było. O, jest łóżeczko. Jak dla dzieci. Jak w tym sierocińcu u mnie. Olsonowa, przecież ja te petardy produkuję. Kradnę z taśmy. Z jakiegoś powodu tutaj mają pierdolce na punkcie petard, krótko powiedziałam. A czy przypadkiem tutaj nie będzie zaraz imprezy? Nie no, spanie w kapeluszu myślę, że najwygodniejsze, słuchajcie. To jeszcze wejdę na imprezę. Może zdążę. Produkuję czy kradnę? Produkuję i pożyczam. Siema, czarna sarenko. Dobrze ci widzieć. Wbijam na imprezę. Ja, to jest kasyno. I jest ten gościu, on mi daje ten mój bonus. Przywitaj gościa. Tu ścioszka. Co robi tutaj ten bank? Przecież on tu nie pasuje. Witaj w szczęśliwej kostce. Muza trochę jak w Simsach dwójce, tam były te... Oszukuj za 500. Przedmieścia czy coś takiego. Mhm. O, nocne życie to się nazywało. Czekaj, bo ja teraz dostanę jakieś super bonusy. Wymuszanie! Tyle cierpienia na jednym obrazku, cudu do nicu. Umiem teraz wymuszać. Co bankrut? Patrzcie, jak oszukuje. No i wygrałam! Jestem najlepsza w tę grę. Teraz tylko tej Dziuni muszę nadokuczać. Beatrycz! Najpierw ją przywitam. Całuj w policzki, o! Na pewno jej się spodoba. Och, kochana! Mamy ten sam genialny gust. Przyjazne. Co ja mogę przyjaznego zrobić? Sesję zdjęciową, ewentualnie pozowanie. Robimy sesję zdjęciową. Wypnij się. Będzie do Wołga. Uksimi, uksimi. Żegna. Uwielbiam tą animację, jest absolutnie genialna. Tak, wydaje mi się, że miałam u kogoś coś powymuszać. Ale do tego potrzebuję tych takich bonusów. A tu mam jeden, który prawdopodobnie będzie mi potrzebny do... Ktoś tam robi coś zacenzurowanego. No właśnie widzę, zaraz to zobaczymy. Tylko jeszcze zrobię coś wrednego pani Beatrycz. Dam jej znaki. On nam chyba faki pokazywał.
Żebra. Jak ja żebrałam, to nikt mi nie chciał dawać. Wredne. To jeszcze i zrobimy taniec ogniem. I miałam komuś Megaceusa tam gdzieś coś jakoś dać. Ale to w tej złotej dzielnicy. I pozdrawiamy Moriarty'ego, który po raz kolejny zostaje dzielnym legionistą. Ja ci, Moriarty, dziękuję za wsparcie i złoty kibel dla ciebie na czacie. Co to za raper w tle? On jest w ogóle jakąś główną postacią w tej grze i on jest dla mnie miły i uczy mnie, jak być fejmem. I spotykam się z nim na tych imprezach i on mi daje jakieś bonusy, które później mogę wykorzystać. Czyli to jest twój manager. Co tam się dzieje? Ej, czemu on mi tego... Ja też chcę tak umieć. On nie chce ze mną gadać, bo jestem nieodpowiednio ubrana. Dostałam nowe ulepszenie kreatywne. To może jesteś źle ubrana, ale to nie przeszkadzało mu wyssać ci twarz. To nie jemu, znaczy to nie mi, to jakieś lasce, jakieś dziuni tam. Się wydawało, że to tobie zrobił. Nie, tej dziuni tam poszło później do kibla. Prawdopodobnie się wyżygać. No dobra, to ja kupię to ulepszenie i muszę ogarnąć postać. Siema niby Szymku, dobrze cię widzieć. No proszę, nowa odznaka Moriarty, bardzo ładnie. To było ulepszenie do sznycelni, tak? Tak, wirująca sznycelnia, bierę. Ja coś jeszcze miałam chyba kupić, ale nie pamiętam. Miałam sprzedać ten stary telewizor i kupić złote kanapy. Ale złote kanapy, one były w złotej dzielnicy. To idziemy do złotej dzielnicy i tam kupimy złote kanapy. Mares też mówi, że mnie tam wylizał. No to ciebie no. No co za zboczeniec? Mi jest teraz przykro. Ktoś mnie wylizał na imprezie i ja nawet nie zauważyłam. Ta dzielnica jest podejrzana. Wszyscy lubią sobie robić hapsz, hapsz. Chodzi łysy z Brothers i są takie imprezy, że po których nic nie pamiętasz, ale wszyscy wiedzieli, że ktoś cię lizał.